minutę. Pani Przewodnicząca, Panie Prezesie, Panie i Panowie. W imieniu delegacji Prawa i Sprawiedliwości chcę wyrazić uznanie dla 60-letniej działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ostatnie lata szczególnie wyeksponowały rolę EBI w rozwoju inwestycji prywatnych i publicznych w naszym obszarze gospodarczym. Ze szczególnym uznaniem odnoszę się do współpracy EBI z organami krajowymi celem zapobiegania oszustwom podatkowym, praniu brudnych pieniędzy oraz agresywnemu planowaniu podatkowemu. Działania te są w pełni komplementarne, i to podkreślę szczególnie, do działań rządu Rzeczypospolitej w ostatnich 3 latach. Natomiast w odniesieniu do programu InvestEU chcę podkreślić, że EBI jako de facto jedyny bank powinien pozostać oczywistym i pierwszym partnerem odpowiedzialnym za obsługę bankową projektów realizowanych w ramach tego programu i mam nadzieję, że tak będzie. A na koniec gratulacje dla pani poseł sprawozdawcy. Dziękuję bardzo. Nun erhält im Namen der ALDE-Fraktion Herr Cornier das Wort. Sie haben 2 Minuten. Madame la rapporteure, Monsieur le Président, oui, mes chers collègues, c'est effectivement indéniable que la Banque européenne d'investissement contribue au financement de l'activité économique au sein de l'Union européenne et même au-delà. J'ai bien noté votre remarque sur les effets pervers d'un Brexit